W jednym z wywiadów przyznała chłodno, że gdyby dzisiaj dziadek żył, na pewno by mnie zastrzelił. Jennifer Tighe jest... Witam serdecznie w kolejnym odcinku Historii Hiking. Jestem w Krakowie, w dawnym kamieniołomie Liban, gdzie wydobywano wapń. Idę drogą z macew, ale ta droga nie jest wykonana z prawdziwych macew. Jest to scenografia z filmu Stevena Spielberga, Lista Schindlera. Notabene w 1993 roku ten film właśnie był kręcony tutaj, gdzie ja teraz jestem, i odtwarzał obóz w Płaszowie, który tak naprawdę był umiejscowiony na powierzchni. Ale dzisiaj opowiem wam o arcyzbrodniarzu, o demonie zbrodni, jakim był Amon Geth. Dzisiejszy odcinek dedykujemy naszemu patronowi, Robertowi Kensemu. Amon Geth był komendantem obozu koncentracyjnego w Płaszowie. Był Austriakiem, urodził się w 1908 roku w Austrii. Jego rodzice prowadzili niewielkie wydawnictwo. Z zawodu był literatem. Trzecia Rzesza miała bardzo dużo morderców, którzy byli bardzo dobrze wykształceni. Mengele, lekarz, Hans Frank, prawnik. Oczywiście literat, tak naprawdę wydawałoby się, że człowiek, który nie jest zdolny do mordowania. Ale literat Amon Geth miał na swoich rękach krew 500 ludzi, których własnoręcznie zamordował. Na procesie, później wytoczonym w Polsce, szacowano, że około 8 tysięcy ludzi zginęło w Płaszowie za jego rządów, kiedy był właśnie komendantem tego obozu. Amon mordował bez logiki. Nie mordował systematycznie. Mordował tak, jaki był jego dzisiejszy dzień. Można było poznać po dwóch sposobach i stylu, że za chwilę zacznie się żniwo mordowania. Kiedy zakładał białe rękawiczki i szal, to więźniowie wiedzieli, że szykuje polowanie na swoją ofiarę, jak i również Helen Rosenzweig, która była służącą u niego w willi, opowiadała, że kiedy wychodził na balkon i szukał swojego kapelusiku tyrolskiego, wiano bo było, że będzie lorneta, luneta, sztucer i polowanie na więźniów, którzy według niego słabo w obozie pracują. Amon mordował z zamiłowania, bez jakichkolwiek przyczyn. Nigdy nie wiadomo było, kiedy ta bestia hitlerowska uderzy i znajdzie swoją ofiarę. Potrafił zabić służącą, dlatego że przejrzała się w lusterku od jego samochodu. Swojego kucharza żydowskiego również zabił. Powód był błahy. Podał mu za gorący posiłek. Potrafił zabić matkę i córkę, dlatego że według niego źle obierały ziemniaki. Zabił swojego ordynansa, bo znalazł pchłę u swojego psa. Zamordował też swojego kamerdynera, bo stwierdził, że nie za bardzo wyczyścił jego buty. Po prostu nie lśniły. Helen Rosenzweig, która była u niego służącą, opowiadała, że był demoniczny, dziki i okrutny. Najgorzej, kiedy pił alkohol. Amon miał słabość do alkoholu. Można powiedzieć śmiało, że był uzależnionym od alkoholu zbrodniarzem i kiedy ten alkohol wypijał i organizował wszelakie okrutne orgie, to powodowało, że jego, powiedzmy, dzikość wręcz potęgowała i wtedy należało schodzić mu z drogi. Więźniowie obozów Płaszów mówili, aby nigdy nie patrzeć Amonowi w oczy. Przywołanie oczyma tego człowieka powodowało, że można było stracić życie na miejscu. Bywały też takie przypadki, że Amon, chodząc po obozie, wypatrywał swoje ofiary. Pamiętam taki przypadek z zeznań więźniów z Płaszowa, którzy opowiadali, że podszedł do więźnia, który wykonywał jakieś prace budowlane przy baraku, zawołał go i zapytał się, czy ma rodzinę. Więzień odpowiedział, że ma. A czy mógłbyś pokazać mi zdjęcie twojej rodziny? Więzień stanął na baczność, oczywiście ścinął czapkę, bo taki był regulamin, kiedy rozmawiał się z SS-manem i pokazał zdjęcie rodziny. Amon również otworzył portfel i pokazał zdjęcie swojej rodziny. Więzień, oczywiście z satysfakcją, odpowiedział, że pan komendant ma bardzo ładną rodzinę. Amon kiwnął głową, że oczywiście się zgadza i polecił więźniowi, by dalej pracował. Kiedy więzień się odchylił,
Założył czapkę i wziął narzędzia. Amon wyciągnął pistolet i strzelił mu w tył głowy. Okrucieństwo Amona nie znało granic. Kiedy zabierał więźniarkom dzieci, które miały być wywiezione do obozu zagłady, te więźniarki, matki tych dzieci, były umieszczone na placu w obozie, nie mogły się ruszyć, a dzieci zabierane do ciężarówek wyjeżdżały przy dźwiękach orkiestry, która grała dziecięce piosenki. Helen Rosenzweig, która była kucharką w willi Amona, opowiadała, że kiedy ją bił, mówił do niej, że bije ją dlatego, iż ona ośmieliła się zapytać, dlaczego on ją bije. Była nawet próba gwałtu, ale przed tą próbą gwałtu uratowała ją jego kochanka, Helen Ruth. Amon nie tylko mordował, ale również na potęgę kradł. Kochał dobry alkohol i zawsze Oskar Schindler, który był jego rówieśnikiem, upijał go dobrym koniakiem i w ten sposób targował dobrą cenę za robotników, którzy później pracowali w fabryce Oskara Schindlera, zawsze targował życie dla ludzi u Amona Goetha. Amon kradł na potęgę, kradł wszystko, co było możliwe. W III Rzeszy było ciche przyzwolenie na okradanie swoich ofiar, ale Amon kradł przemysłowo. I to spowodowało, że zwróciło na niego oko SS i został aresztowany za to, że okradał III Rzeszę. Został wywieziony do sanatorium, dlatego że miał cukrzycę, musiał pobierać insulinę i tam zakończyła się dla niego wojna. Podał Amerykanom fałszywe nazwisko. Oni oczywiście doskonale zdawali sobie sprawę, jakiego arcyzbrodniarza mają w swoich dłoniach i za to, że mordował na terenach Polski, został przekazany Polakom, aby go osądzili. Amon dostał karę śmierci jako wyrok na polskim sądzie. Był podczas procesu bez skrupułów. Powtarzał, że wypełniał tylko rozkazy. Mówił, że nikogo nie zabił. Proces był bardzo mocny. Co godzinę zmieniała się widownia, gdyż tak dużo chętnych było zobaczyć tego demona zbrodni. Ludzie wykrzykiwali do niego różnego rodzaju epitety, wyzwiska. Mało brakowało, a zostałby zlinczowany. Prawdopodobnie w aktach Amona jest opis, że jego egzekucja była szybka, zdążył wypalić papierosa i krzyknąć Heil Hitler. Film, który ukazany jest na YouTubie, w internecie, który pokazuje, że Amon wieszany był 3 razy, to nie jest Amon Goetha. Amerykańscy specjaliści zrobili takie śledztwo i wzięli zdjęcie Amona Goetha i tego człowieka, który jest wieszany 3-krotnie w filmie. Porównano twarze i wyszło, że małżowina ustna jest całkowicie inna niż Amona, żuchwa i tutaj kości czoła kompletnie nie pokrywają się z kośćmi Amona, także ten film, gdzie pokazywany, że 3 razy jest ktoś wieszany, to nie Amon, to Ludwik Fischer, gubernator Warszawy. Amon Goetha został powieszony we wrześniu w więzieniu w Montelupich. We wrześniu nie było śniegu, a Fischera wieszano w marcu i wtedy był śnieg i na filmie widać właśnie ten śnieg. Zanim pokażę Wam willę Amona Goetha, warto wrócić do naszych 2 innych odcinków. Cena ucieczki z Grozrozen oraz jaką substancję wytwarzał polski aptekarz z getta w Krakowie, o której Niemcy nie mogli się dowiedzieć. Za moimi plecami znajduje się słynny czerwony domek. To już nie jest scenografia z filmu. To słynna czerwona willa Amona Goetha, komendanta obozu koncentracyjnego Płaszów. Z tyłu ma balkon od strony ogrodu. I na tym właśnie balkonie Amon, jako wytworny myśliwy, oczywiście w cudzysłowie, ze swoim sztucerem i lunetą polował na więźniów, którzy byli bardzo blisko, bo niedaleko stąd za willą znajdował się właśnie obóz w Płaszowie. Helen Jonas, która pracowała jako służąca w tej willi, kiedyś przyjechała tu z córką Amona Goetha, Moniką. Zmierzyła się, aby wejść do środka. Pamiętała wszystko, łącznie ze schodami, które wschodziły w dół w piwnicy i z których Amon notorycznie odrzucał na dół. Tam na dole, w tym oknie piwnicznym, był jej pokój i przez to okno widziała, jak tą ulicą maszerują codziennie więźniowie do pracy. I
Jeżeli chcecie zgłębić historię, o której wam dzisiaj powiedziałem, to spokojnie w sieci znajdziecie rodzinę Amona Goethe, między innymi wnuczkę Jennifer Tighe, która przez przypadek dowiedziała się, że jest wnuczką nazistowskiego potwora Amona Goethe. Szukając książek traktujących o depresji, gdyż cierpiano depresję, aby sobie pomóc, znalazła książkę, w której była opisana biografia jej matki. I dopiero wtedy dowiedziała się, że jej dziadkiem był właśnie komendant obozu koncentracyjnego w Płaszowie. Ze swoją matką miała dystansowy stosunek, zresztą była wychowana w domu dziecka. W jednym z wywiadów przyznała chłodno, że gdyby dzisiaj dziadek żył, na pewno by mnie zastrzelił. Jennifer Tighe jest ciemnoskóra. W następnym odcinku opowiem wam o tym, jak rozkradano majątek pałacu Jedlinka i jak łatwo można było znaleźć po wojnie prawdziwy skarb. Dziękujemy wszystkim przyjaciołom, którzy wspierają nasz kanał. Serdecznie pozdrawiamy wspierających nas, Adama Kudłatego oraz Mariusza Nitę. Naszymi mecenasami są Kamil Bobowski, Luka Bobrowski, Marcin Bocian, Marzena Bodzionny, Wojciech Boryna, Grzegorz Bosak, Marcin Bugajski, Amelia Bourbon, Wojciech Byrski, Michał Chmielarczyk, Artur Chojecki, Adam Ciesielski, Karolina Ćwiklińska, Dorota Dojorzi, Michał Dura, Anna Dylewska, Michał Folga, Tomek Gidyna, Remigiusz Golanowski, Michał Górski, Krzysztof Hasse, Krzysztof Jaworski, Przemek Jędrzejewski, Mirosław Kanak, Radosław Karwiński, Robert Kęsy, Kancelaria Adwokacka Magdalena Kolenda, Anna Kudła, Maciej Lemański, Norbert Mądrzak, Wojciech Marciniak, Mieszko Baślanka, Bob Mich, Michał Miłoń, Paweł Mojżeszek, Jarko Motocyklem, Mieszko Musiał, Martyna Nowicka, Aleksander Olejniczak, Artur Oleszek, Mateusz Pasternak, Janusz Patora, Piotr Pomieczyński, Piotr Przonda, Marta Rodziewicz, Roger Rogowski, Marcin Rutkowski, Damian Ślęp, Mariusz Słyszewski, Tomasz Stachowiak, Mateusz Stanisławski, Adam Sulich, Marcin Sztec, Krzysztof Taborski, Dan Titi, Łukasz Waśko, Michał Wojton, Piotr Woźniak, Arleta Zalewska. Dziękujemy za wasze wsparcie.